Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś dla was przygotowałem coś specjalnego, ale to za chwilę się o tym dowiecie, chociaż już wiecie pewnie z tytułu. Zobaczcie, teraz ładujemy się do pełna, żeby mieć dużo energii na dużo ciekawych rzeczy i jedziemy w stronę Wrocławia. Zapraszam do oglądania. O, stary! Serio, jestem tak zaskoczony. Masakra. Jedziemy właśnie na spotkanie z Robertem z kanału Hi_5. Może część z was skojarzy, na dole macie podlinkowane, możecie sobie zobaczyć. Robert dzisiaj akurat nagrywał film we Wrocławiu. Jeździł żółtym Porsche i nagrywał Uber prank, czyli jeździł Porsche na Uberze i nagrywał reakcje ludzi, także też sobie możecie ten film jego zobaczyć, na dole będzie podlinkowany. I właśnie korzystając z okazji, że Robert ma dzisiaj do dyspozycji Porsche, nagramy film, w którym porównamy Teslę i Porsche. Zrobimy wyścig, zobaczymy, kto wygra. Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy na Bilanach przy Burger Kingu, jest tutaj ładowarka Greenwaya i właśnie czekamy na Roberta. Robert już zmierza do nas gdzieś tam z centrum Wrocławia, gdzie nagrywał Uber pranka i za chwilę zaczniemy nasz wyścig. Przed chwilą podjechał do nas Robert swoją żółtą pszczółką, jak to powiedział ładnie, i za chwilę będziemy się ścigać. Chciałbym, żeby była moja. Jest moja tylko na 24 godziny. Nagrywam swój odcinek, udało nam się spotkać z Danielem. Tak. Będziemy się ścigać. Kto wygra, zobaczymy. No, mam nadzieję, że ja. Bo... mam nadzieję, że ja. Ja też mam nadzieję, że ja, ale tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać, bo ja uważam, że moja Tesla ma około 4 sekund do setki, ale z drugiej strony Robert mówi, że jeszcze za bardzo nie wyczuł tego samochodu, więc są takie szanse 50-50, bym powiedział. Dowiemy się za chwilę. Po reklamach. Przekonajcie się. Sprawdźmy to. Tak. Niestety nie udało nam się znaleźć żadnego odcinka drogi, który byłby na tyle szeroki, żebyśmy razem się zmieścili, więc postanowiliśmy, że zrobimy czasówkę. Najpierw przejedziemy Porsche, odcinek około 200 metrów, zrobimy pomiar, a następnie przejedziemy Teslą i zobaczymy, które auto będzie miało lepszy czas. Sorry, bawiłem się. Można na wyścig? Zapraszam. Wiesz, że pasy są żółte? Dobra, plan jest taki, żeby pojechać tam mniej więcej... Dobra, pojedźmy. Te kilkaset metrów. 200 metrów. Tak, 200 metrów. 200 metrów. Stamtąd ruszam ja do momentu... do Tesli. No właśnie, do Tesli. To czas mierzymy moim telefonem. I możemy zacząć z tego byka. Tak? Ja w tym momencie wziąłem stoper i... mamy tutaj taki wyznacznik, to drzewko tutaj, normalnie profesjonalny wyścig, nie? I 1/4 tysiączki będzie, tak. 1/4 mili polskiej. Tam widać Teslę w oddali i do Tesli się ścigamy. 250 metrów. Postaram się zrobić to jakoś w miarę rzetelnie, wcisnę start i stop, jak tylko ruszymy. No dobra, postaram się, to będzie pierwszy mój w życiu wyścig, więc jeżeli coś spieprzę albo zrobię nie tak, to przepraszam, po prostu, mój ciebie też. I widzów. Let's go. Ogłaszam, że wygrałem wyścig, ponieważ mój czas będzie już na pewno szybszy, bo nie włączyłem stop, więc wygrywam na razie. No niestety, a musimy powtórzyć wyścig. Ja miałem niezamknięte okno, więc tak, nie wystopowaliśmy i z otwartym... Tak, wina jest po obu stronach. To znaczy doszliśmy obaj do wniosku, że powtarzamy. 3, 2, 1. się? Tak, 10 sekund. 10 sekund na 300 metrów. Przejechałem teraz te 300 metrów Teslą. Jest to tak kolosalna różnica, że to masakra. Daniel teraz włącza GoPro. Jesteś gotowy? Jestem gotowy, kamera włączona. 3, 2, 1, start. O, stary! Jak? Nagrywałem tylko do przodu, bo się skupiłem na tym przyspieszeniu. Ale zastopowałeś, tak? Tak, zastopowałem idealnie. Ale wiesz co jest ciekawe? Co? Wynik. Ile? 9? 10,1. A tam mieliśmy 10,2. 3, pamiętam, 10,3. Ale stary, przyspieszenie u ciebie od razu jakby z, no jest, z miejsca jest tak. Dużo większe. Masakra. Jak twoje wrażenia, bo to pierwsze twoje przyspieszenie? To jest pierwsze moje takie maksymalne przyspieszenie w Tesli i no gaci nie obsrałem, bo to ten dźwięk musi dojść tak. I no nie wiem, jest różnica, ale pozytywne zaskoczenie w tym aspekcie, no właśnie. Lubię to robić. W tym aspekcie, że no stary, pedał przyciskasz do ziemi i od razu masz, wiesz, zaskakuje ci. Tak. Jeszcze raz robimy? Możemy zrobić jeszcze raz. Dawaj teraz, przyspiesz. No stary, wbija w fotel. Ja pierdzielę. Nie, gdybym nie znał wyników, dałbym sobie głowę uciąć, że Tesla wygrała. Znaczy Tesla wygrała, ale że Tesla tak mocno wygrała. Tak. No szkoda, że nie mamy takiego odcinka, żeby gdzieś to bardziej zmierzyć. Żeby to zmierzyć tak, we dwóch. No ale trudno, robimy to co możemy. Gdzieś koło Legnicy jest jakiś tor i tam byłoby fajne miejsce, bylibyśmy na torze, sobie mogli na luzie pojechać, a tak to... No ale to 100 km to jest daleko trochę. Troszeczkę. Zmiana kamery, lecimy drugie okrążenie. W sumie to nie jest okrążenie, tylko prosta, ale lecimy. Wygrał skubany o 0,6, ale różnica, siedząc tu, może to wynika też z tego, że jestem na fotelu pasażera. Nie wiem, ale różnica jest kolosalna na korzyść Tesli, jeśli chodzi o to przyspieszenie. Czuć przynajmniej w tych pierwszych 3-4 sekundach zarąbiste przyspieszenie. Nie wiem, czy zobaczycie. Może Daniel w postprodukcji doda jeszcze raz zdublowane ujęcie na to, jak ja w każdym, zarówno w pierwszym, jak i w drugim przejeździe, musiałem trzymać telefon po prostu całą dłonią, żeby mi nie wypadł, bo nie umiałem go utrzymać czterema, w sumie w takiej konfiguracji. Musiałem go złapać tak, żeby mi nie wypadł. To takie wielkie przyspieszenie, myślę, że w tamtym żółtym by tak nie było. Przewaga jest taka, że Porsche no, odczuwalnie mocniej przyspiesza powyżej tych, nie wiem ile tam, 50, 60. Tak, na trzecim, czwartym biegu, na drugim, trzecim biegu. Tak, ale od zera to Tesla jednak ma tu takie walnięcie totalne i naprawdę no, wszystko leci. Wie jak Tesla tutaj działa, że moment obrotowy od zera jest ogromny. Kurna. Serio, jestem tak zaskoczony. Wow. Robimy kolejne podejście Porsche na trybie sportowym. Może się teraz uda pobić Tesla. A to w sumie rekreacyjnie czysto zrobię to. Samochody, no kurde, pół sekundy różnicy dla takich amatorskich pomiarach to w sumie żadna różnica. Tak, tak próbuję się trochę dowartościować. 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze gorzej, na trybie sport, co za tryb? Nie, tam... Fajnie, że mogą się przejechać. Fajnie, nie? Fajna. No chodzi tylko o zabawę przede wszystkim, a robimy sobie to tak po prostu, żeby... No tak naprawdę będę płakał w domu. Tak, ja tak samo. Teraz się rozstaniemy, wsiądę i będę płakał na ładowarce. Usuwam twój numer telefonu i już nie będę, kurde. Wiesz co, zadzwoń jak będziesz miał szybsze auto. Dobrze odstawiliście. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Remis był prawie, że. Tak naprawdę to był niedokładny pomiar, więc trudno stwierdzić, ale no Tesla trochę miała. Przyjmijmy sobie piątki, high five. Tak. Nie, no nie ma co ukrywać. Ja siedziałem w obu, ty siedziałeś w obu i chyba jesteśmy obaj zgodni, tak, że Tesla troszeczkę inaczej, lepiej. Jakie masz plan na następny samochód do testowania? No mam taki plan. Jaki? Tesla. Tesla, myślałem, że... Tesla będzie w następnym odcinku moim. Mniej więcej za tydzień będziecie mogli zobaczyć już u mnie na kanale odcinek z Tesli. Tak, na dole macie wszystko podlinkowane, możecie sobie wejść na kanał Hi_5, potem na Hi_5 robisz, nie? Na Hi_5. Ciekawe jakie będą reakcje ludzi, klientów z Teslą, to co ty już robisz? Tak. Ja kiedyś zacząłem nagrywać właśnie taki Uber prank Teslą. Nagrałem kilku klientów, to powiem, że było zabawnie. Szczególnie jak ktoś nie wiedział co to jest za auto, bo wiele osób w ogóle nie wiedziało co to jest, więc siadali sobie niepozornie, no tak, fajnie, biały samochód i nagle przyspieszenie i wszyscy w szoku. To jest najlepsze właśnie w tym. Dzięki wielkie za nagranie, a zaraz przejdziemy do podsumowania. Na razie. Dzięki wielkie, o Jezu, wracam do tego gniota. Boże, dobrze, że nie jest mój, bo bym codziennie w złym humorze chodził. Do zobaczyska w Warszawie. Na razie, dzięki. Dzięki wielkie. Daj mu! Robert już pojechał dalej nagrywać Uber pranka, a my się z wami żegnamy. Chciałbym jeszcze tylko dodać, żebyście nie brali tego filmu na poważnie, ponieważ to był taki spontaniczny pomysł, żeby nagrać coś takiego, sprawdzić przyspieszenie Tesli i Porsche. Nie miało to żadnego takiego charakteru no poważnego, po prostu chcieliśmy się pobawić, pobawiliśmy się. Tesla wygrała podobno, chociaż i tak według mnie byliśmy na równo, więc fajnie było. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Już planujemy z Robertem kolejne jakieś spotkania, także jeszcze może coś z tego wyjdzie, więc lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, na razie.